Mając przygotowane i załadowane dane, możesz rozpocząć tworzenie wizualizacji i raportów w aplikacji Power BI. Główna część ekranu to obszar roboczy, w którym będziesz tworzyć wykresy, a po prawej stronie znajdują się dwa paski. Pierwszy, zwany paskiem wizualizacji, zawiera opcje związane z graficznym przedstawianiem danych oraz narzędzia potrzebne do tworzenia wykresów. Drugi pasek to pola danych, które wcześniej załadowałem do Power BI i które możesz wykorzystać w raporcie. Zacznijmy od jakiegoś wykresu. Niech to będzie na przykład wykres kołowy. Jak widzisz, po wybraniu wykresu pojawiły się pola, do których należy przeciągnąć odpowiednie wartości. Spróbujmy przedstawić wykres jako zysk według państwa. W tym celu do pola wartość przeciągnij zysk, a do legenda państwo. I gotowe. Ikonka wałka malarskiego pozwala na sformatowanie wykresu. Możesz zmienić na przykład kolory wyświetlania danych, włączyć lub wyłączyć etykiety danych czy legendę. Akurat posiadamy również pola, za pomocą których możemy stworzyć hierarchię. W tym celu pod państwo w polu legenda przeciągnij pole miasto. Jak możesz zauważyć, uaktywniła się funkcja drążenia danych. Sprawdź ją na przykładzie Polski. Jak widać, działa. Wykresy możesz również tworzyć poprzez przeciągnięcie pola danych bezpośrednio do obszaru roboczego i zmienieniu na pożądany wykres. Stwórz w ten sposób wykres zwany mapą drzewa, który będzie obrazował zysk według miasta, aby również pokazać interakcję między wykresami. Przeciągnij pole miasto bezpośrednio do obszaru roboczego i zmień mapę na wykres mapa drzewa, a następnie do pola wartość przeciągnij pole zysk. Powstał nowy wykres, zmieńmy jeszcze jego rozmiary, a najeżdżając na dany kafelek pojawiają się odpowiednie wartości. Co więcej, klikając w dane miasto, widzisz, ile zysk tego miasta stanowi w ogólnym wyniku w państwie. Na przykład w Krakowie wygenerowano dużo większy zysk niż w Zabrzu. Utwórzmy jeszcze wykres liniowy, przedstawiający sprzedaż według branży, w którym skupimy się bardziej na formatowaniu. Zatem wybierz wykres liniowy. Do pola oś przeciągnij pole branża, a do wartości sprzedaż. Teraz możesz sformatować wykres, a opcje z tym związane ukryte są pod ikonką wałka malarskiego. Możesz między innymi zmienić kolor i czcionkę etykiet osi X i Y, grubość i styl linii, tytuł, ustawić tło czy obramowanie. Wszystko zależy od tego, jak chcesz, aby wyglądała Twoja wizualizacja.